Bogowie ginęli jeden po drugim. Na świecie zapanował chaos. Wszyscy przeczuwali, że dzieje się coś bardzo niedobrego. Zbliżał się koniec świata. Już drugi w moim życiu. Chyba pora, byś poznał całą prawdę. Przez cały czas Stratos zapewniał mnie, że Marduk nie istnieje. Teraz mam pewność, że kłamał. Nigdy o tym nie wspominałeś. Nigdy nie obiecywałem ci prawdy, ale teraz daję ci szansę stanąć oko w oko z Mardukiem. Tego przecież chciałeś, prawda? Stratos nie był dość sprytny. Wysłałem swoich ludzi w poszukiwaniu Marduka, ale ci głupcy nic nie znaleźli. Wtedy doszedłem do wniosku, że demon ukrył się w samym Trairing. Tajemnicze zniknięcie Stratosa zdaje się potwierdzać tę teorię. No dobrze. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. I tak jak widzicie, no, dzieją się naprawdę niezłe rzeczy. Czarnel daje nam możliwość spotkania się z Mardukiem, a Stratos gdzieś zniknął. Jak widać, jeszcze nie umarł. Marduk go nie zabił, bo jeszcze stoi jego królestwo. Jak widać, dużo bogów nie zostało, jedynie tylko dwójka. No dobra. Jeśli naprawdę chcesz stawić czoła Mardukowi, to poszukaj go w Trairing. Jestem pewien, że właśnie tam się przyczaił. Dobrze. Trudy mojej podróży do Trairing zapewne cię nie zainteresują, ale to, co zobaczyłem na miejscu... Tak? Potrzebuję chwili, by zebrać myśli. Spodziewałem się szalejącej burzy, a powitała mnie absolutna cisza i bezruch. Stratos! Abraxus! O nie, tylko nie ty. Jadugar. Teraz pozostał już tylko twój pan, Czarnel. Ale obiecuję, że szybko do ciebie dołączy. Czyli Stratos został właśnie pokonany. Cacanki, cacanki. Dobrze mu powiedziałeś. Astaroth nie dał mi rady. Dlaczego wciąż łudzisz się, że tobie się uda? Dość gadania, centaurze. Pokaż, co potrafisz. Chcesz powiedzieć, że Astaroth nie żyje? Wrogi mag zbliża się do twojego ołtarza. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Twój budynek został zaatakowany. Twój mag został zaatakowany. Wiem, że nienawidzę huraganów? Twoi podwładni zostali zaatakowani. To teraz mówię. Nieprawidłowy cel. Fest. Twój budynek został zaatakowany. No dobra, chociaż tutaj coś pomożesz. Do tego się tutaj przydasz. Twój budynek został zaatakowany. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Kupię oczaki. Nie oczaki, tylko... Wrogi mag zbliża się do twojego ołtarza. Twoi podwładni zostali zaatakowani. A on trzy oczaki, fajnie. Zaklęcie niegotowe. Ilorum Danorum. Zawsze to jakaś obrona. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Jem, Animus. Do ataku! Do... Do ataku! Dalej. Załatw go. Szkoda, że zabrał wszystkie dusze. A ty ołtarz. Za dużo lola. Tak, gram w lola. Chroń się mnie! Naprzód! Chroń się mnie! Nostro, Vermilex. Gdzie ten cieniołek? Chodź tutaj, to są jakieś dusze. Nie no, to chyba jakieś jaja są.
Chcesz to sobie z nimi walczyć. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Może bym śmierć, ale to będzie potrzebne w ogóle. Podwładni giną. Zaraza by się z nimi rozprawi. Dalej zarazo. Patrzcie, ty uniki, żaden manahir nie oberwał, ani ja. Naprzód! Chodźcie tutaj, mnie osłaniajcie przed nimi. Podwładni giną. A, jedynaczek nie... Aha, dobra. Był chyba strażnikiem. Właśnie, ja mam teraz piekłochy. Ja zapomniałem o tym. Jak ja mogę zapomnieć o tak istotnej rzeczy? Ale jak ja teraz pokonam Jadugera... To może być naprawdę ciężkie zadanie. Kończy ci się mana. Kończy ci się mana. Kończy ci się mana. Kończy ci się mana. Tak, wiem, że mi się kończy mana. Potrzebuję no wiele więcej manalitów. Boję się, że Jadugar niedługo wróci. Na pewno muszę mieć na strażnika piekocha i ochędźca. Ta dwójka powinna dać sobie radę. A ja pójdę przejąć. Tam były jeszcze dusze i pójdę skołować jakieś manality. Bo tego naprawdę bardzo potrzebuję. Zobaczcie, jak ta mana wolno leci. Porażka. No po prostu porażka. Kończy ci się mana. Dobra. Woda. Niktu. Więc strażnikiem nie masz co za mną iść. Mam 4 manahiry, no to czyli jest dobrze. Więcej nie muszę ich stwarzać. Sarabella? Sarabella, coś mi ona mówi. To jest chyba jakaś matka mózgowców, czy coś w tym rodzaju. Nie jestem pewny, nie pamiętam. Ale co ona tutaj robi? Zaklęcie niegotowe. Wiem, że ona jest jeszcze bardziej delikatna od Festusa. Kończy ci się mana. Więc może zginąć jeszcze znacznie szybciej. Ale Astaroth nie żyje. Wróg na horyzoncie! Czemu ja się dopiero o tym teraz dowiedziałem? Kto to idzie? Ja pierdziel. To są chyba jakieś żarty. Ty więcej tego nie miałeś? Jadugar. Twoi podwładni zostali. Nie miałeś tego więcej? Co tak mało tych mózgowców, huraganów? Profanujcie tego Yetiego, przyda mi się Styx. Albo Ochydziec. Nawet lepiej będzie jak Ochydziec. Nie wiem, kuźwa, gdzie on jest. Tu to jest. Dobra, został sprofanowany. Mam na 2 ochytnicza. I będzie szedł z tej strony. Mistrz, też chodź tutaj. Dobra, i go mamy. Rogi Max zbliża się do twojego ołtarza. Teraz tylko go zabijcie. Festus. Jest, nie żyje. Cel poza zasięgiem. A na nich bym proponował zarazę. Ale będę miał dusz, jeżeli się uda.